Na okręgu o środku w punkcie O leży punkt C. Odcinek AB jest średnicą okręgu. Zaznaczony na rysunku kąt środkowy alfa ma miarę. Musimy obliczyć miarę tego kąta. Mamy podaną miarę tego kąta i ponadto wiemy, że ten odcinek jest średnicą. Skoro ten odcinek jest średnicą, to ten kąt przy wierzchołku C, kąt ACB, jest kątem prostym, ponieważ jest oparty na średnicy. W związku z tym możemy obliczyć miarę tego kąta. 56 stopni plus 34 stopnie daje nam 90 stopni. Tutaj mamy promień, czyli ten trójkąt BOC jest równoramienny, czyli również tutaj musimy mieć 34 stopnie. No a skoro tak, to możemy obliczyć miarę kąta alfa. Napiszmy, że kąt alfa plus, może w ten sposób napiszemy, dwa kąty o mierze 34 stopnie ma dać w sumie, suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni. Czyli kąt alfa jest równy 180 stopni minus 2 razy 34 to jest 68 stopni, czyli wychodzi na to, że kąt alfa jest równy 112 stopni. Czyli poprawna odpowiedź do tego zadania to odpowiedź C. Inny sposób, w jaki można było zrobić to zadanie, to również zauważyć, że tutaj mamy trójkąt równoramienny. Ten odcinek jest równy temu, to są promienie naszego okręgu, czyli skoro tu mamy 56 stopni, to również tutaj mamy 56 stopni, a ten kącik to jest kącik wpisany w okręgu, oparty na tym samym łuku, na którym jest oparty nasz kąt środkowy alfa. Czyli skoro tu mamy 56 stopni, to tu mamy dwa razy więcej. 2 razy 56 to jest 112. Ten drugi sposób może nawet szybszy, także albo tak, albo tak. Mogliśmy dojść do tego, że tutaj poprawna jest odpowiedź C.